Jednym zdaniem nie zatrzymujesz się i to jest, tak jak liczyłem, już teraz w zasadzie piąty mecz, w którym masz udział przy bramce, a pierwszy dublet, chyba pierwszy dublet w Ekstraklasie. No tak, no to jest moja chyba szósta bramka w Ekstraklasie, w tym sezonie czwarta i no cieszę się, że gdzieś mam te statystyki już coraz lepsze i no i myślę, że mógłbym też podwyższyć te statystyki, bo miałem podwojenie w każdej sytuacji, praktycznie trochę ciężko mi się dzisiaj grało, ale czułem się na siłach. Niestety wrócił ból mięśnia dwugłowego w 60 minucie i nie chciałem stawiać zespołu, musiałem zejść. To jest uraz, który się odnowił w stosunku do tego, co było w meczu eliminacyjnym, czy to jest coś nowego, bo też nie śledziłem dokładnie kontuzji, którą wtedy złapałeś. Tak, to jest uraz, którego nabawiłem się, może nie tyle, że nabawiłem, bo to nie jest jakiś wielki uraz, ale po prostu gdzieś kuleje za każdym razem, jak to poczuję i to jest ten uraz pierwszego meczu eliminacyjnego i ciągnie się do tej pory. Chciałem pomóc dzisiaj drużynie, myślę, że pomogłem i się bardzo z tego cieszę. No ale teraz mamy ponad tydzień przerwy, z tego co dobrze kojarzę i chcę dobrze ten czas wykorzystać na naprawę tego mięśnia. Jak to jest na stadionie przysłonecznej siedzieć i bronić w wyniku, bo zazwyczaj ten wynik goniliście i ten czas leciał bardzo szybko, a te 5 minut, które było w czasie doliczonym, można powiedzieć, że człowiek myślał, że to jest jakieś może 20 czy nawet do pół godziny. To znaczy wiedzieliśmy na pewno, że ten mecz tak będzie wyglądał, że gdzieś jak pod koniec, jak będziemy wygrywać, to Cracovia będzie dawała te długie piłki, będzie cały czas za linię obrony posyłała je i byliśmy praktycznie gotowi na wszystko gdzieś. Myślę, ta druga bramka po naszym błędzie Cracovia w żaden sposób nas nie zaskoczyła. Cieszę się z tego, że w końcu się przełamaliśmy po tych bodajże 4 czy 5 kolejkach, czy nawet 6. I, no i po prostu wierzę w zespół, że teraz już pójdzie tylko z górki. Pewność siebie jest na najwyższym poziomie w życiu w tym momencie? W tym momencie tak. Dziękuję.